Dzień dobry w ziołowych minutkach. Po raz kolejny, tym razem bohaterką jest roślina, a właściwie drzewo, klon. Wiosną możemy pozyskać w bardzo łatwy sposób kwiaty klonu. One pojawiają się na początku jako pierwsze. Widać je już z daleka, bo mają w odróżnieniu od liści delikatnie bardziej żółty kolor. Teraz one po wyschnięciu są bardziej zielone, ale jak zaparzymy w herbacie, zobaczcie, to powraca i kolor, i wielkość. Ja gdy zaparzyłam w szklance te zioła, to one były tylko tutaj u samej góry. Zobaczcie, co się stało, kiedy namokły wodą. Z powrotem odzyskały swój kształt. Kwiaty są delikatnie słodkie w smaku. Zresztą, jak możemy się przekonać, zbierając sok klonowy, podobnie jak sok brzozowy, jest on słodszy od oskoły, od soku brzozowego. I Łukasz Łuczaj podaje w swoim filmiku właśnie na temat zbierania oskoły, że zawiera 6% cukrów i że jest to porównywalna ilość z klonami kanadyjskimi, z których, jak wiemy, przygotowuje się syrop klonowy. Ale na cóż nam te kwiaty klonu? Oczywiście one są bardzo smaczne i możemy zrobić bardzo nietypową i atrakcyjną przekąskę, czyli możemy usmażyć kwiaty klonu w cieście naleśnikowym. Przygotujmy ciasto naleśnikowe, tak jak standardowo przygotowujemy, albo możemy zaszaleć i dodać trochę mąki kukurydzianej, mąki z ciecierzycy, czy jakiejkolwiek mąki nam się zamarzy. Wstawiamy do lodówki, żeby schrobia wchłonęła wilgoć i maczamy oczywiście takie kwiaty świeże w tym cieście i smażymy, odsączamy na ręczniku papierowym i możemy oczywiście z dodatkami, ale możemy też same, żeby poczuć delikatnie słodki smak kwiatów klonowych. Ja herbaty też niczym nie dosładzam, delektuję się oryginalnym smakiem kwiatów klonu. Kwiaty klonu również będą działać wspierająco przy infekcjach, czy infekcjach układu moczowego, czy infekcjach układu pokarmowego, tak? Wtedy, kiedy mamy biegunki czy zaparcia. Dlaczego? Dlatego, że w klonie znajdują się substancje zarówno ściągające, jak i rozluźniające. Również w infekcjach układu oddechowego będzie nas klon wspierać. Klon to jest taka ciekawa roślinka, która dostosowuje się do potrzeb naszego organizmu. Czyli ta roślina wie, jak nam pomóc. Zobaczcie, mamy w naturze takich zewnętrznych lekarzy, których możemy zaprosić do swojego organizmu. Klon jest wskazany przy wzmacnianiu naszego organizmu, szczególnie przy chorobach przewlekłych, wyniszczających. I tutaj możemy przygotować sobie taką pastę, taką masę, czy taki koktajl właściwie, który będzie bardzo odżywczy. I przepis na taki preparat podaje Małgosia Dobroń na stronie Suszarnia. Tą stronę bardzo serdecznie polecam. I jak wykonać taką masę, taką pastę? Podam dwa przepisy. Pierwszy jest z alkoholem. Tu już widzę, niektórzy zacierają ręce. A drugi jest bez alkoholu. W pierwszym bierzemy 5 żółtek, bierzemy 1 łyżkę rumu, bierzemy 1 łyżkę śmietany kremówki i 2 łyżki miodu. Przygotowujemy z tego masę i do tego dodajemy drugie tyle, czyli w tej samej objętości, w moździerzu roztartych kwiatów klonu. I to jest pierwszy przepis. Drugi przepis jest bez śmietany i bez alkoholu. I tutaj bierzemy miód, bierzemy 2 łyżki oleju lnianego, bierzemy 2 żółtka i 2-3 roztarte kwiaty klonu. Taką masę najlepiej przygotowywać na świeżo, choć jeden dzień możemy trzymać ją w lodówce. Zalecana jest 1-2 łyżki takiego preparatu dziennie. Działa on bardzo wzmacniająco, bardzo odżywczo, tak jak mówiłam, dla osób, które regenerują swój organizm po jakichś przewlekłych, długotrwających chorobach. Warto poszukać klonu. Pójść na spacer, pójść na wycieczkę, oczywiście w czyste miejsca i pozyskać kwiaty klonu. Przypomnę tylko, że zbieramy zioła z głową, a właściwie z sercem, dziękując im, pytając, czy możemy je zerwać. I jeżeli mamy gałązkę, na której jest 10-15 kwiatów klonu, uszczknijmy 3-4
i poszukajmy kolejnej gałązki, kolejnego drzewa. Tak? Nie zostawiajmy drzewa ogołoconego z kwiatów do tego, żebyśmy mogli zaspokoić własne potrzeby. Także popróbujmy, zbierzmy na herbatę, zróbmy do tego przekąskę, a ci, którzy nie mogą przytyć, mogą wykonać dla siebie pastę jajeczną. Będzie i smaczną, i zdrową.